Dzień dobry kochani, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Was na naszym dzisiejszym spotkaniu. Spotkanie niezwykle ważne, ponieważ zapowiada mnóstwo nowości i zmianę. Ja wiem, że każdy z nas podświadomie obawia się zmiany, bo mamy takie kody w naszym DNA, które zostały nam przekazane przez naszych przodków, że wszystko, co się zmienia, jest niebezpieczne. I w rzeczywistości większość ludzi chce żyć w strefie komfortu, że mamy wszystkiego pod dostatkiem, wszystko jest dobrze, pełna lodówka i mniej więcej wszystko tak samo przebiega. W rzeczywistości jednak, jeżeli mamy tą sferę komfortu i naprawdę codziennie wszystko przebiega tak samo, to zaczyna wkradać się monotonia. Bo jeżeli jesteś ze mną od dłuższego czasu, na przykład na ceremoniach, gdzie tak niezwykle wzrastamy i rozwijamy się duchowo, to wiesz, że zmiana to życie. Życie to jest ciągły ruch. Natomiast stagnacja, zatrzymanie się, takie na dłuższą metę, zatrzymanie się w tym samym miejscu, powolutku doprowadza do spadku i rozkładu, czyli śmierci. Można to tak powiedzieć, że zmiana to ruch, to życie, natomiast stagnacja to takie zatrzymanie się, spadek i śmierć. Dlatego nie ma się co bać zmiany, ale należy wpłynąć na to, aby te zmiany były dla nas pozytywne, czyli aby wzrastać, a nie spadać, aby rozszerzać swoje możliwości, a nie ograniczać swoje możliwości. I teraz te zmiany, które czekają nas w naszej wspólnej drodze, na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dziwne. Dlaczego tak? Przecież już było dobrze, byliśmy do czegoś przyzwyczajeni, coś już zaczęło być rutyną, coś zaczęło być już takim rytuałem wręcz cotygodniowym. I nagle, dlaczego Maria wprowadza tą zmianę? Właśnie dlatego, żeby nas wszystkich delikatnie zabrać z tej strefy komfortu, tych przyzwyczajeń i powolutku wprowadzić w proces większego wzrostu. To jest ten główny zamiar, ten główny fundament, dlaczego te zmiany się pojawiają. Czyli te zmiany, które nastąpią, o których za chwileczkę Ci opowiem, będą miały bardzo piękny i bardzo pozytywny wpływ na Twoje życie, na moje życie, ogólnie na życie nas wszystkich, którzy jesteśmy razem połączeni, ponieważ spotykamy się co tydzień w jakiś sposób komunikujemy się razem. I te zmiany są w pierwszym momencie takie wywołujące dyskomfort, bo już jestem do tego przyzwyczajona, już jestem do tego przyzwyczajona. Zawsze przecież tak było, zawsze było tak, 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 tak. Dlaczego teraz ma być inaczej? Ale gwarantuję Ci, że ta zmiana będzie miała ogromnie pozytywny wpływ na całe Twoje życie. Czyli co przygotowałam, na co warto zwrócić uwagę? Jesteśmy teraz w momencie po Samhain, czyli to jest ten czas panowania mroku, gdzie trzeba niezwykle wiele uwagi poświęcić na czystość, czyli oczyszczanie, ochronę, oczyszczanie swojego ciała, swoich czakr, swojej karmy, ale również swojego mieszkania, miejsca, w którym pracujesz, miejsca, w którym żyjesz. Ponieważ czas panowania mroku to jest również ten czas, gdzie ten mrok najbardziej jest aktywny i zbiera bardzo, bardzo dużo tego, co jest gotowe do ścięcia. Dlatego w tym czasie, tym jesienno-zimowym, większość z Was jest w tym czasie jesienno-zimowym w tym momencie, to oczyszczanie i ochrona są podstawą. Dlatego pierwsza bardzo ważna informacja. Jeżeli zauważysz teraz dokładnie w tym roku Tygrysa, jeżeli zauważysz, że coś w Twoim życiu zaczyna się komplikować, zaczyna być trudniej, zaczyna być jakiś może obcy wpływ, negatywny wpływ, jakieś energie próbują się dostać do Twojego życia, próbują wpłynąć na Ciebie, próbują Cię zatrzymać na Twojej drodze, to szybciutko
zadbaj o ochronę i oczyszczenie. Z mojej strony masz tą pomoc w postaci konsultacji ze mną, ale oczywiście również dużego rytuału Archanioła Michała, tego 30-dniowego, ale również świec intencyjnych, świec ochronnych, oczyszczających. To wszystko znasz, jestem pewna, że to znasz, dlatego dokładnie w tym momencie trzeba na to zwrócić szczególną uwagę. Żeby nie dopuścić do tego, że tych negatywnych energii się zbiera, potem się ich tyle nazbiera, że już potem trzeba naprawdę uderzyć całą siłą i całą mocą, żeby się tego pozbyć. Zawsze jest lepiej stopniowo mieć oczy szeroko otwarte i już reagować w tych pierwszych momentach, gdzie ten mrok próbuje na Ciebie wpłynąć. Dlatego jak już tylko poczujesz jakiś dziwny humor, złe nastroje, wątpliwości, zaczniesz wątpić w siebie, w Twoją wartość, w Twoją drogę, w Twoje marzenia, to od razu wtedy uderzaj. Nie czekaj, aż tego się tak nazbiera i będzie tego dużo, dużo, dużo więcej, bo wtedy to już będzie dużo, dużo trudniej usunąć. Czyli to jest taka pierwsza rzecz, na którą trzeba koniecznie zwrócić uwagę w czasie panowania mroku. Natomiast teraz, jakie zmiany przygotowałam i jakie będą one miały wpływ na nasze dalsze wspólne życie? Pierwsza zmiana ważna, bardzo, bardzo ważna. A mianowicie, w ostatnich latach spotykaliśmy się na 12 magicznych nocach. Czyli w tym momencie od Święta Światła aż do tego Święta Trzech Króli byliśmy razem i te 12 magicznych nocy, jak wiesz, każda z tych nocy jest odpowiedzialna za jeden miesiąc nowego roku. Czyli pierwsza magiczna noc za styczeń, druga za luty, trzecia za marzec i tak dalej. W tym roku nie spotkamy się na 12 magicznych nocach. Nie spotkamy się w tej formie, którą znasz do tej pory, czyli nie będę Was prowadzić tak krok po kroku z nagraniami i z tymi wszystkimi rzeczami, które są ważne. Jednak przygotowałam coś szczególnego, co wkrótce otrzymasz przez e-mail i mogę w ten sposób pomóc Ci w czasie tych 12 magicznych nocy, wspierać Cię w tym procesie, aby każda z tych magicznych nocy była dobra, pozytywna, i tak jak to przeżywasz, aby odzwierciedliło się to w tym nowym roku. Bo jak wiesz, te 12 magicznych nocy mogą programować nowy rok. Czyli jeżeli brałaś albo brałeś udział w magicznych 12 nocach ze mną w ostatnich latach, to Twój dostęp jest jeszcze aktywny. Możesz wtedy po prostu wrócić do tych starych materiałów i dokładnie tak, jak prowadziłam Cię w ubiegłym roku czy rok wcześniej, tak samo przeżywasz Twoje 12 magicznych nocy, plus dodatkowo możesz skorzystać z tej mojej pomocy, o której wkrótce Cię poinformuję mailem. To jest pierwsza zmiana, bardzo ważna zmiana. Druga zmiana to jest zmiana naszych ceremonii. I to duża zmiana, bardzo duża zmiana na kolejny czas. Siły wyższe wskazały nam, że ta ilość ceremonii i ta wiedza w nich zawarta jest tak ogromna, że musimy do nich wrócić. Wrócić do nich z tą nową świadomością, czyli z tą świadomością, którą mamy dzisiaj. Wrócić do poszczególnych ceremonii. Dlatego od tego czwartku już następuje ta pierwsza zmiana. Ja wybiorę ceremonię z tych starszych ceremonii, które żeśmy już razem przeżyli ileś tam miesięcy, a może lat temu, ta, która zostanie mi wskazana i przygotuję do niej komentarz. Czyli będzie tak jak zwykle, tylko że nie będzie to nowa ceremonia, tylko będzie mój komentarz, moje kilka słów do tego konkretnego spotkania, a później to spotkanie jeszcze raz. Jeszcze raz, ale z tą nową świadomością, którą masz dokładnie dzisiaj, którą masz dokładnie teraz. Bo Ty wiesz, że cały czas się zmieniamy. My cały czas wzrastamy. I teraz, gdy popatrzymy z tą nową świadomością, z tą wiedzą, która jest teraz w nas, na te przesłania sprzed kilku lat, to zobaczysz, że odkryją one przed Tobą zupełnie nowe swoje oblicze. I w ten sposób będziemy mogli z tych
starszych ceremonii, które już mamy za sobą, które już żeśmy gdzieś tam przepracowali, wyciągnąć jeszcze głębszy sens. I to ma ogromne, ogromne znaczenie dla nas wszystkich. Czyli w tych kolejnych tygodniach, może miesiącach, w zależności od tego, jak siły wyższe nas poprowadzą, nasze spotkania w czwartek zmienią swoją formę. Najpierw będzie spotkanie, mój komentarz i potem będziemy przeżywać jeszcze raz jedną z tych starszych ceremonii, ale dokładnie tą, która zostanie mi wskazana na ten konkretny czwartek. I teraz tak, na mojej stronie, gdy wejdziesz w tą zakładkę ceremonię, czyli na stronie, na której teraz jesteś, to tam za kilka dni, myślę, że może nawet dzisiaj, pojawi się malutka zmiana. Jak wejdziesz w ceremonię, to Ty wiesz, że na tej stronie jest przewodnik, tam są wszystkie linki do wszystkich ważnych rzeczy, ale na tej stronie pojawi się dodatkowy przycisk. Przycisk, który będzie Cię kierował do tych nowych spotkań. Czyli tam jest seria od 1 do 199, jest seria powyżej 200 i pojawi się trzecia seria, ceremonie z komentarzem od Marii. I tam znajdziesz wszystkie nowe ceremonie. Co czwartek znajdziesz dokładnie w tym miejscu wszystkie nowe ceremonie albo w tej zakładce aktualne w czwartek godzina 20:20. W tej zakładce zawsze będzie się pojawiać nowa ceremonia z moim komentarzem. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak te spotkania, jakie będą miały na nas wpływ. Dlaczego siły wyższe tak zdecydowały, że mamy to wszystko przerobić na nowo. Mamy jeszcze raz do tego wrócić, jeszcze raz na to popatrzeć, jeszcze raz głębiej to zrozumieć, po prostu głębiej to zrozumieć. I będziemy się wymieniać w komentarzach naszymi odczuciami, naszymi takim nowym spojrzeniem na ten materiał, na te przesłania, na te wskazówki. I myślę, że każdy z nas zauważy, jakie ogromne znaczenie będzie to miało dla jego życia. Jakie ogromne znaczenie. I popatrz, zaczynamy dokładnie teraz, czyli przed tym czasem 12 magicznych nocy, które zaprogramują cały Twój nowy rok. Czyli dokładnie teraz będziemy wracać do konkretnych ceremonii, do konkretnych wskazówek, do konkretnych przesłań i stosując te przesłania, idealnie zaplanujesz Twój nowy rok. Jestem pewna, że jeżeli przejdziemy razem przez ten cały czas, teraz kolejne tygodnie, jeżeli przejdziemy razem poprzez ten czas 12 w tej formie, w której poprowadzę Cię przez ten czas 12, inaczej niż w ubiegłym roku i rok wcześniej, to cały Twój nowy rok to będzie rok zwycięstwa. To będzie rok, gdzie osiągniesz Twoje marzenia, Twoje pragnienia i Twoje cele. Bo jesteśmy teraz w takim momencie, że wszystko staje się możliwe. Trzeba tylko wiedzieć jak i tylko nieliczni oczywiście o tym wiedzą. Większość no idzie tymi swoimi starymi drogami, siedzą w tej strefie komfortu, no i tak będzie wyglądał ich nowy rok, jak i ten rok. Tam się nic nie zmieni, ale w Twoim życiu się zmieni. W Twoim życiu się zmieni, bo Ty jesteś na właściwej drodze, dokładnie teraz, w idealnym miejscu, w dobrym momencie i teraz przez ten kolejny czas do 12 magicznych nocy, przez 12 magicznych nocy, a może nawet w tych początkach stycznia otrzymasz tyle przesłań, tyle wskazówek, że ułożysz je jedną z drugą i automatycznie Twój nowy rok będzie tym najlepszym i wymarzonym. I tutaj od razu uprzedzam te komentarze, które się pojawią, ale Pani Mario, no każdy ma ten swój rok osobisty i to może nie jest mój rok osobisty, to nie ma znaczenia, czy to jest Twój rok osobisty, czy to nie jest Twój rok osobisty. Znaczenie ma tylko to, jak go zaprogramujesz, jak go razem zaprogramujemy. Na jakie energie, co będziemy przyciągać, a od czego się uwalniamy i co zostawiamy za sobą. Myślę, że to jest niezwykle, niezwykle dobra wiadomość. I jeszcze takie malutkie wyzwanie dla Ciebie. Już teraz przygotuj sobie białe kartki papieru i zacznij spisywać jeszcze raz Twoją idealną wizję życia na nowy rok.
już teraz zacznij to spisywać, bo już teraz będą pojawiać się wskazówki. I trzeba to zrobić, zanim nastąpi 12 magicznych nocy, a nie dopiero jak większość ludzi początkiem stycznia się obudzą, gdzie już jest po ptakach, nazwijmy to tak. Czyli dokładnie teraz działaj i już teraz zapisz na tych Twoich kartkach papieru, co chcesz zobaczyć w tym nowym roku. Co tam się pojawi. Ten notatnik, który tutaj jest za mną, ja go otrzymałam od Kasi Rajba. Ty wiesz, że z Kasią Rajba stworzyłyśmy i kalendarz, z której cały dochód ze sprzedaży tego kalendarza idzie na onosemina.org, czyli na nasze stowarzyszenie na sadzenie drzew na bezpiecznych terenach. I stworzyłyśmy razem karty. Kasia malowała obrazy, a ja do tych kart stworzyłam teksty. To właśnie od tej Kasi mam ten notatnik. I w tym notatniku, dlatego go dzisiaj tutaj postawiłam, zaczynam zapisywać moje cele, moje plany i moje wyzwania na nowy rok. Już teraz. Nie w styczniu. Już teraz. I to są te najważniejsze zmiany, ale jeszcze tych zmian będzie troszeczkę. Zobaczysz, że w kolejnych dniach ulegnie przebudowie. Moja strona bukardimaria.com. Na początku może być trudno coś znaleźć, ale postaram się informować Cię przez e-mail na bieżąco dokładnie, co jest nowego, jak jest nowego. I ta zmiana również będzie bardzo, bardzo pozytywna, ponieważ ta zmiana ułatwi Ci znalezienia tego, co ważne, odnalezienia się na tej stronie. Już nie trzeba będzie czegoś szukać, tylko będzie takie niezwykle to jasne i proste i wiadomo. Potrzebuję pomocy, klikam tutaj. Potrzebuję terminu z Marią, klikam tutaj. Potrzebuję świecy intencyjnej, klikam tutaj. Potrzebuję sobie przypomnieć jakieś e-booki, wykłady, klikam tutaj. Chcę sobie przypomnieć któreś z ceremonii. Ty wiesz, że teraz już większość ceremonii jest dostępnych dla Ciebie w zakładce książki i wykłady w formie MP3, czyli można sobie kupić. Dostajesz ją na maila, ładujesz ją sobie na telefon, ładujesz ją sobie na Twój tablet i słuchasz, kiedy chcesz. Czyli każda ceremonia w kolejnych dniach zostanie w ten sposób przygotowana, czyli będzie sobie ją można pobrać i z nią cały czas pracować, nawet offline, czyli przeżyć tę ceremonię gdzieś na łonie natury, po prostu włączyć sobie, ty wiesz, że jeżeli masz dysk Google Drive, to tam możesz sobie załadować daną ceremonię, załadować sobie dany plik, na przykład MP3 i później słuchać tego pliku w trybie offline, czyli nawet w trybie samolotowym. I to myślę, że jest ogromny, ogromny taki podarunek dla nas wszystkich, że jest to możliwe, ponieważ nie potrzebujesz internetu, nie potrzebujesz włączonego telefonu, idziesz na łono natury, idziesz po prostu gdzieś do jakiegoś cudownego miejsca i tworzysz sobie Twój własny rytuał ceremonii, słuchając moich słów. Czyli to jest jeszcze takie bardzo, bardzo ważne. Ważne jest również to, że zostały już tylko kilka ostatnich książek, trylogii drukowanej. Jeżeli chcesz ją dla Twoich znajomych, przyjaciół pod choinkę, no to tylko te ostatnie sztuki. Ja myślę, że w przeciągu kolejnych 2-3 dni już się ten nakład wyczerpie i odhaczamy tą sprawę i idziemy dalej do przodu. Także to jest jeszcze ważne w tym momencie, a ja teraz z głębi mojego serca zapraszam Cię na ten czwartek, na pierwszą ceremonię nowej serii, która zmieni Twoje życie na lepsze i jeszcze piękniejsze. Bo ceremonia z moim komentarzem, ze spojrzeniem na to z innej perspektywy, z nową świadomością, z inną świadomością, będzie jeszcze piękniejsza niż to, co przeżywaliśmy przez ostatnie lata. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bukardi.